Dzień dobry. W poprzednim odcinku przedstawiłem Państwu przedmioty związane z bombardowaniem, materialne pozostałości bombardowania Westerplatte 2 września 1939 roku. Teraz chciałbym zaprezentować Państwu przedmioty, na których utrwalone są skutki tego tragicznego wydarzenia. Tu mamy dzwonek alarmowy, a właściwie pozostałości dzwonka alarmowego z wartowni numer 5. Dźwięk tego dzwonka na pewno rozlegał się wewnątrz wartowni 1 września 1939 roku o godzinie 4:48 w momencie tuż po tym, jak padły pierwsze salwy z okrętu Schleswig-Holstein. Dzwonek został zniszczony dzień później w trakcie właśnie bombardowania. Bardzo dobrze widać tutaj ślad przebicia tego dzwonka, który był zamocowany do ściany, sporych rozmiarów, odłamkiem. Kolejny przedmiot, również pochodzący z wartowni numer 5, jest elementem dwuczęściowego niezbędnika wojskowego wzór 38. Do dziś dnia nie wiadomo, ilu dokładnie żołnierzy zginęło wewnątrz wartowni w trakcie bombardowania. Nie wiadomo też, ilu było wewnątrz wartowni. Wiemy, że 3 przeżyło. Jest to spowodowane między innymi tym, że do wartowni dostarczono posiłek i na ten posiłek udawali się do wartowni w celu, żeby go spożyć, żołnierze z pobliskich placówek, między innymi z placówki Ford. Najpewniej te właśnie sztuczce, na których widoczne są ślady uderzenia, poprzebijania i zdeformowania w wyniku trafienia tych przedmiotów odłamkami, są dziś jedynym materialnym śladem tego posiłku spożywanego w wartowni tuż przed bombardowaniem, jak się okazuje, ostatniego posiłku dla większości żołnierzy znajdujących się w wartowni. Tutaj mamy fragment sukiennej kurtki mundurowej wzór 36 polskiego żołnierza obrońcy wartowni numer 5 oraz guziki, cynowe guziki wzór 1928. Wszystkie te przedmioty znaleźliśmy w pobliżu wartowni numer 5 w leju po bombie o wagomiarze 250 kg. One, te przedmioty zalegały na samym dnie tego leja, po prostu w momencie zniszczenia wartowni wpadły do niego, bądź też część z nich była wrzucana później przez żołnierzy niemieckich, traktowana jako śmieci. Ostatnim przedmiotem z wartowni jest ten oto zegarek, budzik. Został wyprodukowany w warszawskiej fabryce zegarów mieszczącej się przy ulicy Okopowej 26. Fabryka ta działała od końca XIX wieku do wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten zegarek odmierzał czas w wartowni. Czas, który dla co najmniej 6 polskich żołnierzy zatrzymał się, a właściwie dobiegł końca 2 września 1939 roku około godziny 18:00.